jesteśmy przekonani, że ta sprawa to jest modelowy przykład, jak dobrze działające państwo powinno ujawniać patologie i szybko je eliminować. Zupełnie inny obraz jawi się ze spraw korupcyjnych związanych z wydawaniem wiz w okresie rządu Donalda Tuska, pana Sikorskiego, kiedy to były ujawniane poważne nieprawidłowości, a nawet zachowania o charakterze korupcyjnym w obszarze działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w obszarze komórek odpowiedzialnych za wydawanie wiz, ale zamiast sprawy wyjaśnić, zamiast eliminować patologię, udawano i pozorowano tylko czynności. Co gorsza, również organa ścigania w postaci też działań prokuratury postępowały podobnie. Nie będą się one ograniczać wyłącznie do niskiego personelu zatrudnianego w polskich placówkach dyplomatycznych, ale będą dotyczyć również osób w najwyższym szczeblu. Nieuchronnie będzie w tej sprawie musiał być też przesłuchany pan Radosław Sikorski, ówczesny minister spraw zagranicznych.